Forum organizujemy już od 2007 roku. Odliczając czas pandemii, gdzie była krótka przerwa, to wydarzenie wrosło się już w wydarzenia w Radomsku. Wydaje mi się, że jest to wydarzenie, które przyciąga dużą liczbę osób. W tym roku zarejestrowało się ponad 270 osób. I w tym roku chcieliśmy tak bardziej praktycznie podejść do tematów, które interesują przedsiębiorców i nie tylko samorządów, a dokładniej bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa szeroko rozumianego, bezpieczeństwa finansowego, gospodarczego, zdrowotnego, ekonomicznego. Zaprosiliśmy wielu panelistów, wielu fachowców w dziedzinie. Będziemy podejmowali dyskusje na ten temat. Będziemy chcieli przybliżyć te tematy. Oczywiście nie zabrakło ustosunkowania się do rocznicy, którą mamy w tym roku w Polsce. To jest 20. rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej i temu tematowi też chcieliśmy poświęcić dużo czasu. Zaprosiliśmy bardzo znamienitych gości. Będzie debata oksfordzka z udziałem młodzieży, aby odpowiedzieć na pytanie, czy to są same korzyści wejścia Polski do Unii Europejskiej, czy to jest przede wszystkim sukces, czy może jakaś dyskusja się w tym temacie zrodzi. Dla mnie, ponieważ mówię tak, ja nie jestem ani analitykiem, a działam w branży budowlanej, więc ja mogę tylko powiedzieć bardziej to, co ja odczuwam w branży budowlanej. To jest po prostu to, co jest piętą achillesową od początku działalności, od początku przemian, czyli od początku wejścia do Unii Europejskiej, to jest brak poduszki finansowej. Polski Ład wprowadził taką zasadę, że finansowane inwestycje są dopiero po wykonaniu albo w połowie. Są problemy z pozyskiwaniem funduszy z banku, dlatego że to wszystko musi być czymś zabezpieczone. Tak? I ja tu widzę, to jest pierwsza trudność, czyli brak płynności finansowej, która pojawia się i będzie się pojawiała coraz częściej w firmach. A druga sprawa to jest jednak inflacja już staje się dla nas troszkę bardziej przewidywalna. Natomiast w coraz większym stopniu są nieprzewidywalne koszty stałe, koszty energii, koszty pracy i te wszystkie koszty pośrednie, te koszty miękkie, na które nie mamy wpływu, a których nie do końca jesteśmy w stanie oszacować. I to jest druga trudność, która to jest poważne wyzwanie w działalności, bo my musimy jednak szacować koszty na rok do przodu, na dwa lata do przodu, tak jak się startuje w zamówieniach publicznych. Także to nie jest to, że mając historię, nie do końca jakby mam pewność, że podejmowane decyzje będą tymi prawidłowymi decyzjami. Nowy rząd odblokował pieniądze z funduszy europejskich, ogromne pieniądze na różne dziedziny działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem także spraw związanych z energią, a dzisiaj jedną z bardzo ważnych barier dla polskich przedsiębiorców są ceny energii. Te inwestycje, pieniądze na inwestycje mają szansę to zmienić. No i druga rzecz, oczywiście związana z jakąś stabilnością przepisów prawa, żeby nie było już takich sytuacji jak z Polskim Ładem, czyli zaskakujących, uderzających przedsiębiorców zmian, które są przyjmowane w ostatniej chwili, no i w sposób, który rzeczywiście z punktu widzenia osób prowadzących działalność gospodarczą wywoływał bardzo negatywne konsekwencje. Dzisiaj musimy wspólnie rozmawiać na ten temat, jak wykorzystać pieniądze z funduszy europejskich, żeby pomagały przedsiębiorcom. Radomsko to takie wyjątkowe miasto, które zawsze słynęło z tego, że tutaj jest wiele prywatnych przedsięwzięć, wiele firm i trzeba tutaj szukać głosów polskich przedsiębiorców, co możemy zrobić, żeby tą działalność gospodarczą przedsiębiorcom ułatwić. Stąd także moja obecność w Radomsku, bo dla mnie głos radomszczańskich przedsiębiorców jest niezwykle istotny. Mnie się wydaje, że zawsze trzeba pamiętać o tym, żeby koncentrować się na kwestiach strategicznych, nawet kosztem takich rzeczy, które zdarzają się od czasu do czasu, a trudne są do przewidzenia. Więc pierwsze pytanie to jest takie, jaką strategię rozwoju gospodarczego prezentuje aktualna władza? I tutaj niezależnie od powodzi, od wojny, od pożarów, ona powinna być zasadniczo taka sama. W moim głębokim przekonaniu, po pierwsze, tworzenie warunków, które sprzyjają przedsiębiorczości, na przykład system podatkowy. System podatkowy nie powinien być tylko konstruowany w taki sposób, żeby
był w odczuciu obywateli sprawiedliwy, ale również taki, że był w odczuciu przedsiębiorców sprzyjający aktywności gospodarczej. To po pierwsze. Po drugie, to sposób zarządzania gospodarką. Mam na myśli to, żeby to było jak najmniej uciążliwe dla obywateli. Jednym słowem, żeby liczba rozmaitych kontroli, sprawdzianów, kontaktów z izbami skarbowymi była jak najmniejsza. No i wreszcie trzecie, w Polsce jest potrzebne euro, znaczy waluta euro, dlatego że wtedy warunki dla przedsiębiorczości będą lepsze. Ja bym się skoncentrował tylko na tych trzech sprawach.